Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwajdziel na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj musimy powrócić do sprawy, która już była tutaj u nas na kanale i nie tylko, również we wszystkich mediach, bardzo głośno komentowana. Mówię o sprawie związanej z panem Sławomirem Mentzenem i szantażu, który ujawnił pan Mentzen, że jest szantażowany. Żeby nie było tak, że my jesteśmy z Jankiem szantażowani, ja Państwu przeczytam i powiem, jak to wygląda. A ten materiał jest odpowiedzi na to, że usiłuje nam ktoś tłumaczyć, że weszliśmy w jakieś bardzo poważne sprawy, w jakieś bardzo poważne biznesy i przeszkadzamy. I ja przeczytam najpierw, co pisze pan mecenas Roman Giertych, a później Państwu to jeszcze skomentuję. Więc szanowni Państwo, mecenas Roman Giertych napisał tak, plan Jark. Kaczyński jest jednym z najinteligentniejszych polityków w Polsce. Doskonale więc wie, że PiS nie może wygrać wyborów. Sondaże są tylko wskazówką, lecz Kaczyński doskonale pamięta, że już w 2019 roku przeszacowały PiS o kilka punktów procentowych. Tymczasem obawa ludzi o podsłuchiwanie rozmów z ankieterami sondażowymi narasta, szczególnie po aferze z Pegasusem. Odpowiedzi ankieterom są więc zwichrowane przez ten strach. Nadto Kaczyński wie, że we wszystkich lokalnych wyborach PiS wypadł ostatnio fatalnie. To świadczy o tym, że realny wynik PiS być może obecnie około, może być obecnie około 25%. Czy to oznacza pewną utratę władzy przez PiS? Niekoniecznie. O ile znajdzie się koalicja, który odpadające od PiS głosy zagarnie. Dla takiego koalicjanta PiS wyznaczył Konfederację. Skończyły się więc jakieś 2 lata temu próby jej zniszczenia, a zaczęła się walka o jej przejęcie. Do tej walki musiał zostać użyty ktoś, kto jest całkowicie zależny od PiS. W ciągu tych ostatnich dni pojawiły się artykuły, które odsłaniają sposób uzależnienia kandydata Konfederacji do Sejmu, pana Tomasza Mentzena, od woli PiS. Według artykułu Gazety Wyborczej prokuratura zarzuciła w 2013 roku Tomaszowi Mentzen, bratu lidera Konfederacji, że zorganizował sieć urządzeń, w których rzekomo można było grać na Forexie. A w rzeczywistości była to gra losowa, ustawiona, że ktoś wygrywa co 20 raz. Zdanie wyżej wymienionego artykułu biegli stwierdzili, że urządzenia nie miały połączenia z Forexem. Nadto według gazety przedmioty gospodarcze powiązane z Mentzenem poprzez osobę jego wspólnika miały podobnie działania podejmować w roku 2021. W Polsce i na terenie Niemiec jestem adwokatem występującym w sprawach karnych prawie od 25 lat. Nie wiem, czy opisane wyżej zarzuty są przez prokuraturę udowodnione, lecz wiem, że jeżeli są prawdziwe, to sprawa jest śmiertelnie poważna. Może się skończyć wieloletnimi wyrokami. Absolutnym standardem w takich sprawach są nadto areszty, czasem nieuzasadnione, oraz zamrożenie majątku wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób miały udział w przestępstwie. Również standardem, niechlubnym zresztą, jest stawianie zarzutów wszystkim domownikom podejrzanego na podstawie jakichkolwiek wyjaśnień współpodejrzanych, które łatwo można uzyskać w sprawach aresztowych. Jeśli prokuratura PiS chce, to zawsze uzyska takie wyjaśnienie. Wspólnik pana Mentzena chodzi sobie tymczasem na wolności i rozbija się najdroższymi samochodami. Również samemu panu Mentzenowi nic się właściwie nie dzieje. Tym Tomaszowi Mentzenowi nic się właściwie nie dzieje. W tym czasie, gdy toczy się ta poważna sprawa, pan Sławomir Mentzen, korzystając z opinii bardzo sprawnego biznesmena, zostaje guru liberałów w Polsce, opowiada, jak trzeba będzie obniżać i upraszczać podatki i powoli korzystając z tego, że jako bardzo majętna osoba łatwo mu zjednywać ubogich bądź co bądź konfederatów, fundując im różne rzeczy, czy chociażby organizując imprezy. Stopniowo przyjmuje wpływ na tę partię. Korzysta również z bardzo profesjonalnej pomocy medialnej do działania w sieci. Obrona pana Mentzena sprzed kilku dni w wykonaniu pana Wiplera
dokładnie pokazuje, gdzie jest źródło tej pomocy. Obecnie ich agencja Public Relations wymyśliła slogan, że gdy ja piszę o Konfederacji, to jej pomagam. I setki botów produkują taki przekaz. Angażowanie takiej agencji kosztuje jednak miliony i nie może odbywać się bez zgody PiS. Skracają jednak, moim zdaniem, pan Mentzen jest na łasce i niełasce Kaczyńskiego. Ten może go wsadzić na wiele lat do więzienia i zabrać mu cały majątek lub wszystko umorzyć. Pewnie może dokładnie to samo zrobić z jego bratem Sławomirem. Tacy ludzie są idealni, aby poprzez nich zrealizować polityczne plany przejęcia Konfederacji jako potencjalnego sojusznika PiS w tworzeniu koalicji wyborczej. Na tym polega plan Jarka. Moim zdaniem bracia Mentzen nie są żadnymi niezależnymi postaciami, tylko osobami całkowicie podporządkowanymi Kaczyńskiemu. Są kukiełkami Jarka i jednocześnie stanowią ostatnią szansą PiS, szansę, która przez ujawnienie trupa w szafie Mentzenów właśnie się rozpada. Roman Gierek. Szanowni Państwo, otrzymujemy sygnały o tym, że wkroczyliśmy w bardzo poważną sferę interesów. Wcześniej, podczas moich różnych działań operacyjnych, w szczególności zajmowałem się tematem hazardowym. Między innymi ta duża operacja, która nastąpiła w 2013 roku, ja przyznaję, że również brałem udział w tej operacji. Ja oraz pan nieżyjący już mój przyjaciel Sławomir Janowicz, który no, bardzo zasłużył się dla bezpieczeństwa Polski. Szanowni Państwo, w hazardzie są bardzo różne wpływy. Hazard jest taką częścią biznesu, który wielokrotnie usiłował, niektórzy ludzie z tego biznesu usiłowali wpływać i docierać do polityków, do władzy, usiłowali przeprowadzać korzystne dla siebie ustawy. Pamiętacie Państwo i sprawę tych wszystkich tematów jednorękich bandytów związanych z panem Jaskiernią. Pamiętacie ze wspomnień tych różnych ludzi z Pruszkowa, że to były największe pieniądze były z jednorękich bandytów i z hazardu. Później, wtedy, kiedy państwo zaczęło walkę z nielegalnym hazardem, pan Adam G. przy pomocy pana Tomasza Mentzena no stworzyli sieć de facto automatów do gry hazardowej, które omijały ustawę. Jak wiecie Państwo, była ta najbliższa akcja policyjna, możecie o niej przeczytać. Natomiast na czym polega ten problem? Szanowni Państwo, nie ukrywam, że te nasze działania były bardzo ukierunkowane na przeciwdziałanie przejęcia rynku hazardowego w Polsce przez Rosję. Bo Rosjanie tutaj naprawdę bardzo chcieli ten rynek przejmować. Podczas tych wszystkich działań byliśmy wielokrotnie w różnych miejscach. Byliśmy między innymi w Rosji. Byliśmy w takiej słynnej fabryce automatów w Moskwie. Tam proponowano nie tylko automaty, które miały zalać całą Polskę, ale proponowano oprogramowanie, proponowano różne rzeczy związane z hazardem. I według moich informatorów, pan Mentzen dla ludzi z branży hazardowej, która działa i funkcjonuje niezależnie od tego, jaka jest władza, zwróćcie Państwo uwagę, że zawsze ci ludzie ustawiają się
w odpowiednim miejscu i robią swoje. Stanowi jest człowiekiem, który według nich jest przyszłościowy, bo może zostać ministrem finansów, wicepremierem, prawda? I mógłby przeprowadzać ustawy, które według tych ludzi, ustawy, które będą dogodne dla branży hazardowej. Szanowni Państwo, po tym, kiedy, już mówiąc tak kolokwialnie, to mleko się rozlało, pan Sławomir Mentzen nie jest już dla tych ludzi osobą przyszłościową. Tak to określę, bo wiedzą, że raczej ciężko będzie, żeby pan Sławomir Mentzen objął stanowisko, na którym będzie miał wpływ na legislację dotyczącą hazardu. Nawet jeżeli będzie rządził PiS, na co się nie zapowiada, żeby PiS dalej rządził. Przypominam Państwu tą bardzo poważną aferę hazardową, w której uczestniczył m.in. pan Sobiesiak, gdzie zostały dokonane bardzo poważne czystki w platformie. Donald Tusk po prostu pozwalniał swoich najbliższych współpracowników tylko dlatego, że istniały jakieś poszlaki, że ci ludzie mogą wpływać i być związani z aferą hazardową. Przypominam, że wtedy pan Sobiesiak, ten, który został teraz aresztowany, przyszła informacja, że chce zatrudnić swoją córkę w Lotto. No i szanowni Państwo, oczywiście, totalizatorzy sportowi. No i oczywiście zaczęły się pewne działania. Najpierw to jeszcze działo się to za czasów Mariusza Kamińskiego, kiedy był szefem CBA, później bardzo, bardzo sprawnie przejął to szef Paweł Wojtunik. Na tym kierunku było rzeczywiście bardzo dużo wyników, w szczególności chodziło o ochronę rynku polskiego przed tą agresją ze strony Rosji, bo to była bardzo poważna agresja. Nawet, szanowni Państwo, inne firmy, które tak nie skojarzylibyście Państwo, że to są firmy rosyjskie, de facto to były wpływy stamtąd. Ta branża hazardowa, te maszyny są świetnym instrumentem, jeżeli są niepilnowane, państwo nie ma to wpływu, do prania pieniędzy. Wprowadzania na rynek różnych nowych firm, bo tutaj, szanowni Państwo, tu przychodzi po prostu gotówka. Codziennie jest gotówka, olbrzymie ilości tych pieniędzy, które bardzo ciężko skontrolować. Tym bardziej, że jak Państwo widzicie, po 2015 roku powierzono panu Kowalczykowi, byłem wiceministrowi rolnictwa, tę działkę. Jak wiecie Państwo, Lotto utworzyło ileś tych salonów hazardowych i wyobraźcie sobie Państwo z automatami, co się dzieje, że chyba jest chyba taki jeden z wielu wypadków na świecie, że te salony są na minusie, nie przynoszą zysku. Przynajmniej bardzo słabo się rozwijają. Wtedy, kiedy ja pamiętam, że były czasy, że jeden automat potrafił przynosić około 150 tysięcy zysku miesięcznie. Czasami więc w różnych miejscach. I teraz w sytuacji, kiedy już ci ludzie nie mogą stawiać na pana Mentzena, zrobił się dla nich problem. Będą musieli mieć inną koncepcję, bo ta koncepcja była przed nich lansowana przez pewien czas. Ja abstrahuję, bo ja nie oskarżam go o poniżej pana Mentzena, bo pan Mentzen nie musi, być świadomy, że pracuje jako miś. Nie wiem, czy jest, czy nie jest, nie oskarżam w każdym razie. Natomiast niewątpliwie ludzie, którzy usiłowali tym kierować, dokonali już pewnych zbiórek. Bo tutaj część tego biznesu i z Polski, i z zagranicy inwestuje. I ma taką pulę do tego, żeby
no, móc później ten swój plan realizować. I szanowni państwo, teraz po prostu muszą nastąpić zwroty. Ci panowie, którzy mówili, że biorą na Mencena, no to już nie mogą brać na Mencena, muszą to oddawać. No i między innymi o to oskarżają mnie, Janka, są bardzo źli. Jak widzicie, nie boję się. Mam to w nosie, nikt się przed wami nie zegnie, nie złami, nie będziecie sobie hasać po Polsce. O innych rzeczach na razie nie mówię. Opracujemy z Jankiem ten temat, wtedy powiemy. Tyle, szanowni państwo. Wy sobie to wszystko rozważcie i uważam, że pan Mencen, jeżeli chciałby postąpić wobec nas wszystkich uczciwie, powinien powiedzieć, kto go szantażował, dlaczego go szantażował, czym go straszył, no i najważniejsze, czy od tego ktoś uzależniał, że pan Mencen doprowadzi do koalicji z PiS-em, czy nie. To są najważniejsze pytania i pan Mencen powinien te pytania odpowiedzieć, jak widać w tej chwili uchyla się, stara się obrażać Romana Giertycha, a nie chcę nikogo obrażać, ale ten poziom odpowiedzi i te działanie właśnie tej firmy Public Relations, no to są dzieci, są po prostu dzieci. Wiemy, jak to chodzi, wiemy, jak to działa. Nie zbierzecie pieniędzy na to, żebyście znowu w Polsce zawładnęli hazardem, a przy okazji tutaj nie chodzi tylko o hazard, bo tutaj to jest, szanowni państwo, cała gałąź służąca do prania pieniędzy i to. I tego trzeba pilnować, to musi robić państwo. Bo powiem państwu, że za czasów Wąsika i Kamińskiego to tutaj państwo w niektórych momentach jest bezradne, ale poczekamy, czasy się zmienią i znowu trzeba będzie, żebyśmy mogli się jakoś bronić. Dziękuję państwu bardzo. Chciałem państwu zarekomendować historię na weekend. To jest świetny materiał Żydowska zemsta za Holokaust. Esesmanów utruto roszynnikiem, którym nasączono chleb z racji żywnościowej. Pod nosem Amerykanów żydowscy konspiratorzy otruli ponad 2000 jeńców. Tutaj, szanowni państwo, dowiecie się z tego materiału, w jaki sposób przeciwdziałano temu, żeby nastąpiło morderstwa na olbrzymią skalę. Rozumiemy, wtedy, zaraz po wojnie ci bojownicy żydowscy pałali wielką nienawiścią i chcieli Niemców wytruć. Szanowni państwo, chciałem państwu polecić także naszą książkę Pegasus o panu ministrze Kamińskim. Bardzo sobie cenię tutaj to, co zrobił pan pułkownik Piotr Wypi, szef delegatur Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Olsztyn i Gdańsk w latach 2016-2017 i napisał tak. Kim jest Mariusz Kamiński? Jaka jest jego prawdziwa historia? To czytelnik musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest opisywany człowiek. Bohaterem szatra. Uważam, że zapoznać się z książką, której powstaniu towarzyszyły różne emocje, które spowodowały być może zatrzymanie, aresztowanie jednego z autorów. Również druk książki był utrzymywany w tajemnicy, w obawie o zdrowie klakierów koordynatora, zainteresowanych powstrzymaniem druku. Miłej lektury. Ja nie wierzę w tej chwili, szanowni państwo, działania Kamińskiego, działania Wąsika, w szczególności w kontekście tego, jak działał gang przebierańców i to, że po prostu Kamiński z Wąsikiem nie tylko wiedzieli, ale w jakiś sposób animowali działania tej grupy. Po prostu napędzali do przestępstw. Także
my pokazujemy dowody na to, jak widzicie Państwo teraz, to jeszcze nie jest ten czas, kiedy nas się słucha. Przypominam Państwu również o jednym temacie, który znowu wrócił. Jest to temat, jest to operacja, w której brałem udział i ona w jakiś sposób jest powiązana z tym, o czym mówimy. To znaczy mówię o tym, o tej kwocie 500 milionów euro, które zostały przesłane do banku PKO SA i ja wstrachuję, na co miały być te pieniądze, bo są różne teorie. Ja nie będę na ten temat mówił. Wiem tylko, że to była kwota 500 milionów euro i zgłosili się między innymi do mnie ludzie, którzy oferowali pieniądze za zwolnienie tej kwoty, ponieważ ta kwota została zatrzymana w banku PKO SA. A szefowie tej firmy, którzy tutaj funkcjonowali, zostali aresztowani. Człowiek, który przelewał te pieniądze, umarł. Do tej pory nie wiemy, co się stało z tą kwotą. Z człowiekiem, z takim panem Albańczykiem, z którym rozmawiałem i który oferował te pieniądze za zwolnienie tej kwoty, twierdził, że była już oferta od oficerów ABW, którzy chcieli to zwolnić. Tam kwota była bardzo wysoka. I również panowie w pakiecie proponowali ułaskawienia prezydenckie. Znają to wszyscy panowie i panie z CBA tę sprawę. Usiłowano to, te materiały wyczyścić z mojego sprzętu. Ja znowu to dołożyłem i w dalszym ciągu nie wiemy, co stało się z tymi 500 milionami euro. Kiedy zaczęła się ta operacja specjalna, nikt później ode mnie nie chciał tego tak zwanego uroku, nie chciał tego przyjmować. A ja później zostałem aresztowany i o 500 nikt nie mówił. Do tej pory nie wiem, co się stało z 500 milionami euro. Te wszystkie materiały są w CBA, są w sądach, są w prokuraturach. Jak będzie potrzeba, to ja je jeszcze raz dostarczę. Pół miliarda euro, szanowni Państwo. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że to wszystko wyjaśnimy, a chociażby takie pół miliarda euro, no to może gdyby dla tych dzieci chorych na SMA, prawda, czy dla innych różnych ludzi, którzy mają choroby nowotworowe, czy dla ludzi niepełnosprawnych, dużo bardziej by się przydało niż dla tych przestępców na różne ich fanaberie. Dziękuję. Do widzenia Państwu.